Lipdub to zyskujący coraz większą popularność rodzaj wideoklipu, w którym występujący uczestnicy poruszają ustami dopuszczonego z playbacku utworu muzycznego. Dzięki swej dynamice oraz ciekawej formie, klip lipdubowy staje się powoli podstawą nowoczesnej reklamy oraz materiału promocyjnego. Dlatego na kampusie Uniwersytetu Opolskiego odbyło się właśnie pierwsze spotkanie organizacyjne z koordynatorami projektu. Pomysł narodził się już dawno, dawno temu. I lipdub ogólnie to jest bardzo fajny i modny pomysł na promocję uczelni wyższych. Dużo już takich właśnie szkół wyższych ma swojego lipdubu, dlatego nie chcieliśmy być gorsi i chcemy też zrobić coś takiego na Uniwersytecie Opolskim. Szczególność myślę, że będzie wynikała z tego, że my jako jedyny lipdub w Polsce będziemy mieli utwór specjalnie skomponowany dla tego przedsięwzięcia. Lipdub Uniwersytetu Opolskiego nagrywany będzie za pomocą tylko jednego, długiego ujęcia, oprowadzając widza po nowoczesnych budynkach kampusu. Kolegium Civitas, Studenckim Centrum Kultury oraz Nowym Orliku. Czekałam na ten lipdub naprawdę bardzo długo. Widziałam inne propozycje, nie tylko z Polski, również Czech. Świetna propozycja Olomouca. Także jest to naprawdę świetna reklama i uczelni, i wydziału. Wiem, że już między studentami nawiązały się jakieś kontakty, bo wiem, że studentki, które są na pierwszym roku, zahaczyły osobę, która gdzieś zajmuje się Erasmusami i zapytała się, gdzieś między nimi wywiązała się jakaś rozmowa na temat wyjazdów na Erasmus. Więc między innymi temu miało służyć to spotkanie. Zainteresowanie może nie przeszło moich najśmielszych oczekiwań, ale było dość duże. Mam nadzieję, że z tego urodzi się większa liczba ludzi, którzy będą w przyszłości tworzyli lipdaba. Życzymy zatem powodzenia i czekamy na prawdziwy lipdabowy hit.